No bardzo mi zależy na Klaudii, ponieważ wczoraj miałem okazję spędzić z nią naprawdę piękne chwile. No i no, nie chciałbym jakoś się tutaj za bardzo poddawać, bo no, chyba nie po to tutaj przyjechałem, żeby mieć zaangażowanie tylko na chwilkę. No póki co się nie denerwuję, no bo jakoś nie mam za bardzo czym. Mi było strasznie ciężko. Pomimo tego, że gdzieś miałam tą w sobie euforię gdzieś tam związaną z Walentynem, że miło spędziliśmy czas, to jednak miałam tą świadomość, że muszę podziękować Konradowi. Muszę cię zabrać ze sobą, bo ten mam dużo wszystkiego dzisiaj teraz już. Widzę, że jest naprawdę dobrym facetem i jego kobieta będzie miała z nim naprawdę dobrze, bo on się stara, on jest uczuciowy, on jest taki oddany, to widać, ale z mojej strony tam zabrakło tego, tak. Wiem, o co chodzi przecież. Nie no. Wiesz, po prostu Konrad, jesteś bardzo super osobą, wiesz o tym. Nie no, masz mega super wartości jako człowiek. Dzięki. Nie wiem, może bym się bała na dłuższą metę, że jednak te 4 lata to jest dla mnie jednak dużo. Poczułem to po prostu wczoraj. No mieliśmy to spotkanie, ale później po spotkaniu po prostu nic nie wynikło i tak, więc no. Ja nie jestem zły, nie mam żadnego żalu, więc nie mam nawet o co być zły. Wolę się rozstać, tak jakby rozstać, no, tak, pożegnać w zgodzie i to wszystko. Jasną jakby sytuację i relację, tak? No tak. To się cieszę. Chyba najcięższy moment na ten moment w tym programie to... No jednak podziękowanie Konradowi, bo widziałam to jego zaangażowanie i gdzieś może nawet ten zawód, że jednak nie on. Życie toczy się dalej, no ja wiedziałem, że nie mam zbyt dużych szans z racji właśnie też wieku. Lżej ci? Czy nie do końca? No jakoś tam lżej. Trzymaj się naprawdę, to jest super. Miło było poznać. Również. Drogie, drogie. No i co, życzę wam powodzenia i szczęścia. Dziękuję. Dzięki. Bo na pewno wam się przyda. No, dzięki wielkie. Miło było poznać.